Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Dawid Nachajowski, miło mi jest Państwa powitać z Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Drodzy widzowie telewizji Trwam, gościem w studiu parlamentarnym tutaj w belgijskiej stolicy jest pan poseł Parlamentu Europejskiego Stanisław Orzuk. Komisja Budżetowa, Gospodarcza, Monetarna, te sprawy pan poseł reprezentuje tutaj w Parlamencie Europejskim. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Szczęść Boże. Panie pośle, zaprosiłem pana do studia, aby porozmawiać na temat bieżących spraw w Unii Europejskiej, ale i poza nią. Najpierw zajrzyjmy za ocean. Pan prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda udał się na doroczną sesję ONZ. Był w Stanach Zjednoczonych, rozmawiał z ważnymi politykami, Barack Obama i inni czołowi gracze na światowej scenie politycznej. Panie pośle, jak pan ocenia tę wizytę? Bardzo dobrze. Pan prezydent Andrzej Duda odniósł wielki sukces. Powiem, Polska odniosła ogromny sukces. To podkreślają media światowe. Dodam, że w większości te rozmowy, panie redaktorze, odbywały się bez udziału tłumacza. To jest coś nowego w naszej polityce zagranicznej. To powinno być normalne i to staje się normalne. Natomiast, jak powiedziałem, odniósł ogromny sukces, Polska ogromny sukces odniosła, dlatego że były to prowadzone wbrew mediom, nawet i tak zwanym publicznym, rozmowy na konkretne tematy i sądzę, że efektem tych rozmów, tych ustaleń, te efekty będą widoczne nie za długo. A jak pan ocenia nasze starania o stanowisko niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ? Ja uważam, że mamy ogromne szanse, że tak się stanie, natomiast obecność tam jako członka jest dla nas bardzo istotna, bo to Polska wchodzi do pierwszego szeregu graczy politycznych na świecie. Pan prezydent Andrzej Duda powiedział, żeby tworzyć świat oparty na sile prawa, a nie na prawie siły. I też możemy zapytać w kontekście wydarzeń bieżących w Unii Europejskiej, jak te słowa powinny być realizowane. I teraz chciałbym przejść do tematu, który nurtuje unijnych polityków najbardziej, mianowicie sprawa uchodźców, migrantów w Unii Europejskiej. Tak jak się analizuje niektóre materiały filmowe, to niektórzy dziennikarze zamiennie stosują pojęcia migranci i uchodźcy, a przecież słowo uchodźca jest zdefiniowane w konwencji genewskiej, co to konkretnie oznacza. Nie można tego zamiennie stosować w wielu przypadkach. Proszę powiedzieć, pana zdaniem, jaka jest recepta na to? Po pierwsze, trzeba odpowiedzieć sobie uczciwie i politycy Unii Europejskiej powinni, świata też, przywódcy odpowiedzieć uczciwie, ile tych imigrantów jest. Prawdą jest, że w samej tylko Turcji jest prawie 2 miliony właśnie imigrantów, którzy znajdują miejsce w obozach. Podobnie jest duża część w Libanie, czy też w Danii. Natomiast to, co obserwujemy w ciągu ostatnich kilku tygodni, to są uchodźcy, którzy w sposób niekontrolowany przedzierają się wręcz na zachód Europy. To, co stało się za przyczyną wypowiedzi, nieszczęsnej wypowiedzi kanclerz Angeli Merkel, podpartej zaproszeniem, również zaproszeniami pisemnymi upowszechnianymi w krajach afrykańskich czy Azji Mniejszej, to jest po prostu totalny skandal. W tej chwili nadużywa się dużo, mówi się, że należy doprowadzić do kwotowania. Brzydkie określenie w przypadku ludzi. Zostało to przegłosowane na ostatniej Radzie Unii Europejskiej, że kwoty są. Tak, natomiast nie mówi się o tym, że ten algorytm, który został wypracowany, on będzie docelowo stosowany. I mówi się na przykład w Polsce o tym, że to 125 tysięcy uchodźców zostało tak, a nie inaczej podzielone. To nie jest prawda. To połowa tylko została w ten sposób właśnie podzielona i ciąg dalszy na pewno będzie. Jeszcze chciałem dopytać, panie pośle. Jeszcze jedną rzecz ja dodam tutaj, panie rektorze, proszę wybaczyć. Jest to ogromny problem. Nikt sobie nie chce zdawać sprawy, że przychodzą okres zimowy, miesiące zimowe, jesienne i to jest naprawdę wielki dramat. Panie pośle, dopytać chciałem mianowicie jeszcze o Stany Zjednoczone, ponieważ słyszałem tutaj w Parlamencie Europejskim niedawno opinię jednego Niemca, który stwierdził, że trudno będzie przekonać Stany Zjednoczone, aby wzięły odpowiedzialność w kontekście kryzysu migracyjnego w Unii Europejskiej. Niektórzy chcieliby, aby Stany Zjednoczone wzięły tę odpowiedzialność i sięgają tak w przeszłość w związku z ich interwencją w Iraku. Jak się pan zapatruje na tę kwestię?
Tak, to jest część prawdy. Mówi pan, panie redaktorze, o interwencji Stanów Zjednoczonych w Iraku. Dodajmy Libię, ale tam ta interwencja to nie była tylko Stanów Zjednoczonych, tylko szeroko pojętej koalicji, która jednak nie przemyślała skutków tego wydarzenia i za te skutki, za te działania będziemy płacić po prostu wszyscy. Oczywiście Stany Zjednoczone powinny, podobnie jak Izrael, powinny wziąć współodpowiedzialność za to, co się w tej chwili dzieje. Tak się składa, panie pośle, że będziemy mieli sesję plenarną w Strasburgu już w przyszłym tygodniu. Posłowie Parlamentu Europejskiego uczestniczyć będą w obradach od poniedziałku do czwartku. I co ciekawe, przyjęto program porządku dziennego i ma przyjechać kanclerz Niemiec Angela Merkel i prezydent Francji Hollande. I mają wygłosić swoje oświadczenia na temat stanu aktualnego Unii Europejskiej. Czego pan się spodziewa, jeżeli chodzi o wizytę kanclerz Angeli Merkel w takiej instytucji, jaką jest Parlament Europejski? Bo jak możemy zaobserwować, czytając prasę, wzrost nastrojów antyimigranckich w Niemczech, już jakiś czas temu było o tym pisane. Tak, ale ja bym zadał wcześniej chyba istotniejsze pytanie, panie redaktorze. Kogo oni będą i na podstawie jakiej delegacji reprezentować? Dlaczego tylko Niemcy i dlaczego tylko Francja? To jest potwierdzenie tego, co mówiłem chyba jeszcze z pół roku temu, że Unia Europejska nie jest wspólnotą równych państw, równych członków. Są równi i równiejsi. Niektórzy upatrują, że to oni powinni wziąć odpowiedzialność, te kraje, za to, co się dzieje. Jeśli powiedzą, pani Merkel i prezydent Hollande powie, że biorą w całości odpowiedzialność za to, co się dzieje, to jest jedyne wytłumaczenie ich obecności właśnie na sesji w Strasburgu. Na pewno będę uważnie słuchał, co mają do powiedzenia. Natomiast po szeregu błędach, które popełniła pani kanclerz, wydaje mi się, że jeszcze w tym roku, pod koniec roku może dojść do zmiany kanclerza w Niemczech. Na jakiej zasadzie? Przecież kraje Landy protestują przeciwko temu, co się w Niemczech dzieje. No, kilka dni temu, bo w ubiegłym tygodniu w piątek, na części Berlina został wprowadzony stan wyjątkowy. Już Niemcy ze swoją administracją i służbami nie panują nad tą falą uchodźców, którzy przybywają. Natomiast dodajmy jeszcze jedno, to co widzimy w mediach, obrazy właśnie tych uchodźców, to 90% to są młodzi ludzie, młodzi mężczyźni w wieku 20 do 40 lat, pojawiające się sporadycznie dzieci czy kobiety, mają być jakąś tarczą. No to teraz pana zdaniem reprezentuje pan nasz kraj w Komisji Budżetowej w Parlamencie Europejskim. Powinno się zwiększyć środki unijne na Frontex, bo kontrola granic jest niezwykle istotna. Hotspoty, kontrola uchodźców i to, o czym rozmawialiśmy, rozdzielenie migrantów od prawdziwych uchodźców. Na podstawie czego pan czy służby danego kraju dokonają takiego rozdzielenia? Przecież informacja z mediów zachodniej Europy, przede wszystkim Francji, jest taka, że około 90% tych ludzi, którzy idą tu na zachód, nie dysponuje żadnymi dokumentami. To przecież Niemcy powiedzieli, że niepotrzebne są dokumenty. W jaki sposób jest to możliwe rozdzielenie? Oczywiście, ale do zasadniczej części pana pytania. Uważam, że w tej chwili niezbędna jest pomoc przede wszystkim finansowa. Pomoc tym, którzy znaleźli się w obozach. Pomoc tym potrzebującym, ażeby mieli te podstawowe środki do życia, ażeby nie dopuścić do przemieszczania się bezładnego, chaotycznego, w sposób niekontrolowany, wręcz niebezpiecznego przemieszczania się olbrzymich ilości tych uchodźców na zachód. Natomiast tej pomocy finansowej, panie redaktorze, po prostu nie należy się spodziewać. W środę było posiedzenie Komisji Budżetowej, gdzie przedstawiano plan awaryjnego poszukiwania, rozpaczliwego, dodam, środków finansowych. Niewiele tych pieniędzy po prostu udało się, czy się uda zgromadzić. To jest plan budżetowy na który rok? Należy zmodyfikować jeszcze budżet w tym roku, natomiast to jest nie za bardzo możliwe, żeby zgromadzić te 9 miliardów 200 milionów euro, co jest szacunek pobieżny na te niezbędne
wydatki, ażeby pomóc tym ludziom, a w tym roku mówi się o niewielkiej kwocie, około 50 milionów euro. To niczego nie załatwia. Ale panie pośle, ja przypominam sobie, jak w poprzedniej kadencji przyjmowano wieloletnie ramy finansowe na lata 2014-2020 i już wtedy w jednym z dokumentów zapisano, że rewizja budżetowa będzie w roku 2016. Czy w związku z tym, że ten kryzys jest tak poważny, kryzys migracyjny, czy to, o czym pan mówi, może zostać jeszcze zmodyfikowane w roku 2016 i użycie przeniesienia środków finansowych na ten cel? Na pewno musi być modyfikowany ten budżet, natomiast nie jest to nic nowego, bo przypomnę, że w roku ubiegłym, w ciągu roku budżet był modyfikowany chyba 7-krotnie, w tym roku już 2-krotnie i jeszcze kilka tych modyfikacji będzie. Natomiast mówi się o budżecie i w rozumieniu większości, są to olbrzymie pieniądze. Budżet tegoroczny Unii Europejskiej to jest około 145 miliardów euro. Co to jest? To jest 1%, około 1% produktu krajowego brutto państw Unii. Natomiast chcę zwrócić uwagę na szczególny problem, jakim jest rok 2015, czyli rozliczenie perspektywy finansowej 2007-2013. Dojdzie do zapaści budżetowej właśnie w budżecie tegorocznym, gdyż 2 miesiące temu zobowiązania wymagalne wynosiły już blisko 20 miliardów euro. Do końca roku ile to będzie? Podejrzewam, że może ulec podwojeniu. A więc skąd te pieniądze? Że budżet musi być nowelizowany, czy też opracowana ostateczna wersja budżetu na 2016 rok z uwzględnieniem dużej kwoty na imigrantów, to jest oczywista oczywistość. A zgodzi się pan ze stwierdzeniem jednego Holendra, bo słyszałem też ostatnio tutaj w kontekście migrantów, uchodźców, że należy okazać miłosierdzie w kontekście wartości chrześcijańskich, ale z drugiej strony nie należy być naiwnym? Ale to jest oczywiste. To jest oczywiste. Dlatego, że życie nas nauczyło, było wiele dramatycznych przykładów. I ja przypomnę słowa nieżyjącego dyktatora Kaddafiego, który kiedyś grożąc Europie, powiedział: my was podbijemy nie zbrojnie, tylko poprzez imigrantów. Oby się nie spełniły te słowa. I panie pośle, chciałem jeszcze zapytać się o pytania, które pan wystosował do Komisji Europejskiej, między innymi w kontekście Nord Streamu. Jakie działanie Komisja Europejska podjęła w przypadku pierwszej i drugiej nitki gazociągu? Czego pan się spodziewał, zadając takie pytanie? Spodziewam się, że odpowiedź jakaś przyjdzie i na pewno mnie to chyba nie zadowoli, dlatego że znam z góry odpowiedź, która powinna być. Nic żeśmy nie zrobili w przypadku realizacji przedsięwzięcia Nord Stream 1, czyli pierwsza i druga nitka. Natomiast Komisja Europejska, czy też Rada, przewodniczącym Tuskiem na czele, nic nie robiła w przypadku negocjacji przez głównych graczy gospodarczych, ale z udziałem przecież polityki, przy budowie właśnie planowaniu Nord Streamu 2. 4 września... Pytał pan też o trzecią i czwartą linię gazociągu. Tak, 4 września podpisano porozumienie dotyczące Nord Stream 2, czyli trzecią i czwartą nitkę, gdzie Gazprom ma większość, jeśli chodzi o udziały, czyli 51%. Jest to potężne zagrożenie, jeśli chodzi o interesy Polski jako kraju w środkowo-wschodniej Europy i całego tego obszaru Europy. Natomiast nic sobie z tego nie robi, ani rząd Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, gdyż oni mają zabezpieczoną dostawę gazu, za który płacą Rosji Gazpromowi o 1/3 cenę mniejszą aniżeli Polacy czy też nasi sąsiedzi. Natomiast pomysł kiedyś lansowany, że będą wspólnie negocjowane ceny właśnie gazu rosyjskiego, po prostu upadł. W przypadku imigrantów, to zadajmy sobie pytanie, wzywa pani Merkel czy Hollande do solidarności, ale z kim? Nie z imigrantami. Między sobą. Do solidarności z Niemcami. Niemcami, którzy wywołali ten problem. Natomiast jeśli
są zagrożone interesy innych państw. Niestety, ale rząd niemiecki, francuski tych problemów wspólnej Europy nie widzi, nie zauważa. I to jest tragiczne. Tak to się składa, że niektórzy głosują tutaj za kwotowaniem, ponieważ trudno im się dziwić, kiedy na przykład na taką wyspę Lesbos, która liczy 80 tysięcy mieszkańców, przybywa 80 tysięcy migrantów, chcą, aby ten podział w Europie był sprawiedliwy, mając na uwadze jeszcze ich kryzys gospodarczy, o którym rozmawialiśmy również w tym studio. Grecy nie oczekują podziału sprawiedliwego tych imigrantów. Jest wiadomo, że ci imigranci nie zostaną w Grecji. Oni chcą pójść dalej, do Austrii, do Niemiec, do krajów Beneluxu, do Francji, do Wielkiej Brytanii. I w tej chwili wszelkie działania, do których chce przymusić właśnie ta zachodnia Europa, polegają na ochronie ich interesów, a nie Greków. Oczywiście Grekom należy pomóc, czy też Włochom, bo to nie tylko problem. Tak, Grecja, Włochy to są te kraje, o których się tutaj mówi i się przyjmuje różnego rodzaju dokumenty unijne. Tak, natomiast im trzeba pomóc, ale w nieco inny sposób i konkretny sposób. Należy przeznaczyć środki finansowe na uszczelnienie granic, bo nie ma innego wyjścia. Natomiast uszczelnienie granic nie załatwia problemu, jeśli chodzi o imigrantów. Trzeba przede wszystkim znaleźć w okolicach danego kraju właśnie miejsca na te obozy, gdzie zadbać o właściwe interesy, bo w przypadku na przykład ustania, zakończenia konfliktu w Syrii. No co właśnie z uspokojeniem sytuacji na Bliskim Wschodzie, Afryce Północnej? To jest szansa, że z tych obozów właśnie ci imigranci by wrócili, ci uchodźcy by wrócili. Natomiast jeśli chodzi o uspokojenie tej sytuacji wojennej, bo mówmy, że w Syrii to jest stan wojny, to co robi Europa? Przecież od środy lotnictwo rosyjskie zaczyna bombardować stanowiska oponentów właśnie Asada, twierdząc, że to jest wojna czy konflikt, czy oni podjęli interwencję z państwem islamskim. Nic podobnego. Sytuacja imigrantów, sytuacja w Syrii przykrywa wiele spraw bardzo istotnych. Problem Ukrainy. Czy zauważyliście Państwo, że o Ukrainie się nie mówi? Wydaje się, że jest to sytuacja, kiedy problem Krymu został już przesądzony i jeśli chodzi o korytarz terytorialny właśnie na Krym, również sprawę Putin sobie już załatwił. W ten sposób nie należy się spodziewać, że właśnie ten solidaryzm europejski czy światowy doprowadzi do sytuacji takiej, że to prawo będzie przestrzegane, że będą ci równi i równiejsi. Niestety, to w rozmowach w Nowym Jorku sygnalizował i zwracał uwagę nasz prezydent Andrzej Duda o tych problemach właśnie związanych z Ukrainą. Bardzo dziękuję za te odpowiedzi. Drodzy widzowie Telewizji Trwam, gościem w studiu parlamentarnym w Brukseli był pan poseł Parlamentu Europejskiego Stanisław Orzuk. Bardzo mu dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu. Dziękuję Państwu za uwagę i serdecznie zapraszam do obejrzenia kolejnego programu z Parlamentu Europejskiego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Szczęść Boże.